Kiedy my we wrześniu zaczynaliśmy tutaj szkołę, zaczęliśmy układać rzeczy. Układać rzeczy piramidalnie, od podstaw. Ta szkoła nie będzie trwała rok, będzie trwała dużo dłużej. Będzie na pewno zajmie nam kolejny rok jeszcze, ponieważ ja bym chciał, żeby ludzie, którzy podejmują decyzję, aby wejść na pewien pułap, byli kompleksowo zbudowani. Kompleksowo. Ja w ogóle wierzę jedynie w kompleksowe działanie Kościoła. Zaczęliśmy od mówienia o tym, że mózg wyrasta z prawdy. Że prawda jest wiodącą siłą wszystkiego i następnie mówiliśmy na temat poznania Boga. Mówiliśmy dalej o tym, jaki Bóg jest naprawdę. Nie w formie tak zwanego literackiego zrozumienia. Mówiliśmy o tym następnie, kim jest człowiek w zamyśle Boga i czym realnie jest pokuta, opamiętanie i nawrócenie. Potem mówiłem o 26 imionach Boga, które są wymienione w Biblii i które kładą nam realny obraz Boga, jaki on jest, jak się objawił na przestrzeni wieków. Potem mówiliśmy o krwi, o cenie krwi, o tym, że cena krwi jest jakby walutą za nasze życie. Następnie mówiliśmy o Bogu życia, potem były dwie sesje na temat Ojca i Ojcostwa i bezpieczeństwa w Bogu. Dzisiaj chciałbym mówić, by ruszyć kolejny etap, etap łaski, czegoś, co jest jakby kwintesencją Nowego Przymierza w ogóle, bo szkoła nazywa się Szkołą Wiary i naszym zadaniem jest być ludźmi wiary. Ludzie wiary to są ci, którzy piszą historię. Wiecie, że w ogóle tylko zwycięzcy historię piszą. Wszelka historia, która jest zapisana przez zwycięzców. Wiecie czemu? Bo ci, którzy odnieśli porażkę, poginęli i nie mogli już nic napisać. Więc jeżeli czytasz jakikolwiek rys historyczny, to musisz być świadomy, że napisał to jakiś zwycięzca. Pobożny lub bezbożny. Nie mówię tutaj o tych kategoriach. Ale jakiś zwycięzca w jakiejś dziedzinie. Czyli ktoś, kto wygrał, następnie opisał swoją wygraną. Albo opisał ogląd sytuacji. Która była sytuacją wygraną. Łaska. Łaska, którą ja określam jako moc ku zwycięstwu. Czym jest łaska tak naprawdę? Jest dla nas mocą ku zwycięstwu. I chcę Ci powiedzieć w ogóle, że jedyna moc, która jest dla Ciebie dostępna, zawiera się w łasce. Innej nie ma dla Ciebie. Żyjesz w epoce, kiedy łaska jest jedynym kanałem przepływu Bożej mocy. Nie ma innego przepływu Bożej mocy. Każdy impuls mocy poza łaską nie pochodzi od Boga. Rozumiecie, przyjaciele? Każdy impuls mocy poza łaską. Chciałbym, żebyśmy znaleźli list do Efezjan, drugi rozdział, od 8 do 10 wersetu. List do Efezjan, drugi rozdział, od 8 do 10 wersetu. Fragment znany nam bardzo dobrze, który też wielokrotnie cytujemy. Cytujemy jako element ewangelizacji, element głoszenia. Ale to sięga o wiele głębiej, bo to dotyczy nas, nie ciebie. Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę. I to nie z was, Boży to dar. Nie z uczynków, aby się to nie chlubił. Jego bowiem dziełem jesteśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili. I najstarszy przykład tego fragmentu, przetłumaczony bardzo dokładnie, brzmi tak, albowiem łaską jesteście zbawieni przez wiarę. I to nie z was.
Dar to Boży jest, nie z uczynków, aby się kto nie chlubił, albo nie czynem Jego jesteśmy. Stworzenie w Chrystusie Jezusie ku uczynkom dobrym, które przedtem Bóg zgotował, abyśmy w nich chodzili. Tak brzmi najbardziej pełen przekład, bez jakby tworzenia własnego objawienia, ale korzystając z dotychczas zarejestrowanych przekładów, jest to stary przekład. Powiem wam, dlaczego go wam zacytowałem, ponieważ jest tam kilka elementów, na których musimy dzisiaj stanąć. Ja nie będę dzisiaj opowiadał rzeczy, o których już wiecie. Będę natomiast mówił rzeczy, które są położone nieco głębiej. Dzisiaj, kiedy jechaliśmy z żoną sobie do Warszawy, mówiłem jej kiedyś, jak zrozumiałem, o co chodzi z miastem w ogóle, gdzie ja lubię architekturę. Lubię sobie chodzić po starych miejscach. Ja na przykład jestem w jakimś mieście, to zawsze szukam starych miejsc, starych kamienic. Ja lubię tam w ogóle być, lubię być w takich klimatach. Jestem na przykład w Krakowie, idę na Kazimierz. Kiedyś było dla mnie porażką totalną, kiedy będąc z synem na Kazimierzu, zapytałem, co pójdziemy zjeść. On powiedział do mnie, chodź na pizzę. Myślę, że upadnę. Mówię, nie możesz w żydowskiej dzielnicy żądać ode mnie, żeby poszedł na pizzę. Mówię, to jest po prostu masakra. W ogóle nie można. To jest kulinarna zbrodnia w ogóle. Ale on nie chciał gęsi krzyjek, ani innych rzeczy, które ja chciałem. Mnie interesowała zawsze architektura i te rzeczy, które były widzialne, i te rzeczy, które były piękne, dotykane. Ale Bóg tutaj powiedział kiedyś bardzo ważną rzecz. Spójrz na miasto. Miasto stoi na podwalinie czterech elementów. Bez nich miasto nie funkcjonuje. Pierwszy element to są kanały ciepłownicze, które są głęboko zakopane w ziemi. Drugi element to są grube, brzydkie przewody elektryczne, które niosą prąd dla całego miasta. Trzecia rzecz to są brudne, śmierdzące kanały kanalizacyjne. Czwarta rzecz, jedynie widzialna dla ciebie, aż mała atrakcyjna, są drogi w tym mieście. Bez tych czterech elementów miasto nie istnieje. To, co oglądasz, pokazał mi Bóg, to, co oglądasz, jest wynikiem tego, czego nie widać. Posłuchaj bardzo ważnej rzeczy. To, co oglądasz, jest wynikiem tego, czego nie widać. A zatem poszukiwanie tego, czego nie widać, wprowadzi cię w miejsce objawienia. Poszukiwanie tego, czego nie widać, wprowadzi cię w miejsce objawienia i postawi cię na fundamencie zrozumienia. To, co widzialne, to nie jest przyczyna. To jest skutek. I ogólnie przyjęte kłamstwo polega na tym, że rzeczy budujemy, tak? Na oglądaniu skutków. Na przykład herezja, taka najbardziej prosta, przychodząca mi do głowy. Wiecie, jaka jest? Bo ja mam takie doświadczenie. Ktoś do mnie mówi. Ktoś mówi, bo ja mam takie doświadczenie. Ja mówię, ani mnie ziemi, ani grzeje twoje doświadczenie. Twoje doświadczenie nie jest dla mnie wiarygodne. Bo ja tak miałem. Ktoś mówi, bo ja się modliłem i nie otrzymałem. Ja mówię, to jest twoja osobista tragedia. Wczoraj jakaś kobitka zaczęła się na nas wydzierać na ulicy. Ja mówię, to jest pani tragedia, że pani przeszkadza Ewangelia na ulicach. To jest pani osobista jakaś tragedia. To jest pani problem, nie mój. Tak? Ja tutaj będę się dał. I tyle. Rozumiesz? Będziesz tu dalej. Ale tu przeszkadza. Koreczki w uszy. Spacer taki przychodził, bo mi to przeszkadza, bo ja tu mieszkam. Ja bym do niego zrobił na spacer tutaj chmielną, sobie przejdziesz. Pozwij cię. Pozwij, mówię. Pozwij. Pozwij mnie! Pójdę głosić sędziom! Jak mnie pozwiesz, pójdę do sądu i będę głosił sędziom. To mnie pozwij! Że ci zakłóca ciszę twojego ateistycznego bagietu.
Łaska to jest greckie słowo charis. Charis. Tak jest określone te słowo w tych wersetach. Charis. I co ciekawe, przeczytam wam 10 głównych elementów związanych z tłumaczeniem tego słowa. Od najczęściej używanych w tamtejszym czasie w Grecji, po najrzadziej używane. Jak interpretujemy słowo odnalezione w Biblii? Bierzemy to słowo i dowiadujemy się, w jakich okolicznościach ono było używane najczęściej i jak ono było stosowane najczęściej. I to słowo, jako stosowane najczęściej, jest dla nas głównym wymiernikiem tego, co ono za sobą niesie. Pamiętaj, słowa są ważne. Na początku było słowo, a słowo było u Boga, a Bogiem było słowo. Słowa posiadają moc stwórczą. Każde słowo, które wypowiadasz swoimi ustami, niesie za sobą albo sukces, albo porażkę, ponieważ każde z nich coś buduje. Rozumiesz? Twoje słowo może zbudować pozytyw lub negatyw. Zawsze, każde. Każde. Dlatego jest napisane, z każdego, powtarzam, z każdego nieużytecznego słowa zdamy sprawę przed Bogiem. Słowo nieużyteczne to słowo niebudujące pozytywu. Rozumiecie? To jest słowo nieużyteczne. A więc słowa są elementami stwórczymi. Nic się nie tworzy, zaznaczam, nic nie jest tworzone bez słów. Ok? Nic, ani pozytywne, ani negatywne rzeczy. Wszystko wokół nas składa się z budulca, które ma na imię słowo. Tak? I teraz to, jak określone jest słowo, które czytasz w Biblii, czyli jak często one było stosowane, w jakich okolicznościach, do czego przede wszystkim, tak? Jak było rozumiane w ówczesnym czasie, musi być dla ciebie mega ważne. I słowo charis było przede wszystkim stosowane w ówczesnym czasie na określenie trzech elementów. Powab, wdzięk, uroda. Następnie było stosowane jako słowo uprzejmość. W trzeciej kategorii było stosowane jako życzliwość, przychylność. I zobacz, dopiero w trzeciej kategorii życzliwość, przychylność. Czwarta kategoria to było dobrodziejstwo, przysługa. Tak było używane słowo charyz. I piąty element to była wdzięczność, podziękowanie. Czyli zobacz, jeszcze raz zwracam uwagę, jak ubogi jest język polski. U nas jest słowo łaska. Rozumiesz, o co chodzi? Łaska. Szok. Widzimy w Grece 5 poziomów, tak? Na których słowo łaska znaczyło różne rzeczy. I teraz słowo charis, słowo łaska, przede wszystkim oznacza powab, wdzięk, urodę. I teraz posłuchaj. Łaską jesteście zbawieni. Powabem, wdziękiem i urodą. O co chodzi? Bardzo podobasz się Bogu. Bóg jest zainteresowany od momentu, kiedy narodziłeś się z Bożego Ducha. Bóg jest zainteresowany twoim wdziękiem, powabem i urodą. Chcę, żebyś zrozumiał bardzo ważną rzecz. Łaska odnosi się bardzo ściśle do tego, że Bóg, że ty się podobasz Bogu. Podobasz się Bogu. Słowo łaską jesteś zbawiony, czyli jesteś uratowany ze względu na łaskę. Oznacza, że uratowałem cię, bo mi się podobasz. Spodobałeś mi się, spodobałaś mi się, więc cię uratowałem. Dostrzegłem twoją urodę, twój powab. Dostrzegłem piękno twoje. Dostrzegłem je. Posłuchaj teraz serca Boga. Posłuchaj serca Boga. Dostrzegłem piękno twoje, więc cię uratowałem. Wiesz, do czego to zmierza? Do tego, że on
ratuje Ciebie, ponieważ On chce przebywać z Twoim pięknem. Jemu niezmiernie jest dobrze, kiedy Ty jesteś przy Nim. Coś Ci powiem. Mnie Bóg uwolnił od mentalności niewolnika. Ja nie jestem niewolnikiem. Ja jestem oblubienica Boża. Widzisz, ja się podobam Bogu. Jestem dla Niego piękny, urodziwy. Pociągam Go. Posłuchaj. Są takie piosenki. Pociągnij mnie za sobą. To jest ładna piosenka. Ale spróbuj zrobić coś innego. I zaśpiewaj tak. Pociągam Cię do siebie. Ja jestem piękną Twą. Rozumiesz? Zobaczysz, zacznie się uwalniać z ducha. Dlaczego? Bo wejdziesz na głębszy pułap prawdy. I ta prawda z głębszego pułapu zacznie Cię wyswobadzać. Wystarczy, że zmienisz kilka słów. Zobaczcie, jak ja naciskam na zmiany w tekstach piosenek. Ja nie mam zgody w ogóle. I my zmieniamy teksty piosenek. I wszystkie zmienimy. Te setki piosenek pozmieniamy. Tu w tej wspólnocie się nie będzie śpiewać piosenek, które nie są prawdziwe. Rozumiecie? Dlaczego? Bo one nie przynoszą żadnej chwały Bogu, ani nie ściągają mocy z nieba. Bo są nieprawdziwe. Rozumiesz mnie? Są nieprawdziwe! A tylko prawda wyswobadza! Nie można śpiewać nieprawdziwej piosenki, oczekując, że to się spodoba Bogu, to jest nieprawdziwe. On jest prawdą. Kto z Was lubi psie żarcie? Nikt? A kocie? Ja mam kota w domu. Mam kota w domu. I w mojej lodówce jest specjalny dział dla kota. Są tam torebki dla kota. Otwieram torebkę dla kota. I to śmierdzi. Kotu pachnie. A mi śmierdzi. Między mną a nim jest taka różnica, że go kręci ta torebka, tak? A mnie odpycha. Z miłości do tego kota daje mu te żarcie. Tak? Tylko z miłości do tego kota. Ale sam nie siedzę z michą u kota. Z buzią przy kocie misce. Nie jem tego, nie ruszam tego. Nie podoba mi się to, nie smakuje mi to. Rozumiesz? Oczywiście, gdybym był głodny, to zjadłbym tą kocią karmę i tego kota. Nie mam żadnych skrupułów. Bardziej kocham siebie niż kota. Rozumiecie? Bardziej kocham siebie niż kota. Jeżeli kochasz bardziej kota niż siebie, musisz się nawrócić. Bo duch Grimpix nad tobą panuje. Ale na dzisiaj nie potrzebuję takich rzeczy, a więc ja zostaję przy swoich upodobaniach. Bóg zostaje przy swoich upodobaniach. Chcąc Bogu sprawić przyjemność, to musisz się dowiedzieć, czego On chce w ogóle. To jest bardzo ważna sprawa. Nie możesz podać Jemu czegoś, co Jemu nie smakuje. Jeżeli ja się dowiaduję o tym, że Jego interesuje moje piękno, jeżeli Jego interesuje, że Jego interesuje moja uroda, mój powab, że ja w duchu dla Niego jestem atrakcyjny, to ja Go pociągam. Ja na przykład śpiewam o tym, że Go pociągam. Ja nie mam religijnej zajawki, że to jest nie fair. To jest fair. Ponieważ On to wymyślił, ok? On to wymyślił. To On kazał użyć słowa charis. Określający, który określa powab, urodę, piękno. Czym zatem jest łaska? Łaska to jest przede wszystkim dostrzeżenie przez Boga, tak, Twojego pozytywu. Przyjaciele, jesteśmy ludźmi, którzy są pod łaską. Wiesz, co to oznacza? To oznacza, że nie tylko Bóg nie jest Twoim wrogiem. Po drugie, Bóg nie jest pasywny. Po trzecie, Bóg jest aktywny dla Ciebie.
On jest po Twojej stronie w 100% czasu, w 100% przestrzeni, w 100% głębi, szerokości, długości, wysokości. A więc każda myśl, kochani, która wychodzi poza system łaski, jest czym? Grzechem. To grzech myśleć inaczej niż charyz. Posłuchaj, to grzech. Ludzie mówią, czuję się potępiony. Ja mówię, weź. No weź. O, ja to mnie ustawię. O, weź, przestań. Wiecie, mam żonę. Ona mnie kocha. Podoba mi się moje żonie. Interesuje moją żonę. Wiecie co? W ogóle guzik mnie obchodzi, czy ja się podobam mojej sąsiadce. Moja sąsiadka może sobie powiedzieć, to ten łysy, ten bilet. Ale nie to obchodzi. Rozumiesz, o co chodzi? W ogóle zdanie sąsiadki nie dotyka mnie. Dlaczego? Bo moja żona określa mnie jako osobę, która mi się podoba. Łaska wprowadza nas w miejsce informacji Bożej. Podobasz się mi. Ty mi się podobasz. I wiesz co? Nie to, że mi się podobasz czasem. Ty mi się podobasz z gruntu. Ty mi się podobasz z głębi, od podstawy, od korzenia, od formuły. Podobasz mi się, mówi Bóg. To jest za mało powiedzieć, że to jest tylko Boża przychylność. Przychylny to może być król dla poddanego. Rozumiesz? Przychylny to może być prezydent, jak daje akt łaski bandycie. To jest przychylność. To za mało! Za mało! Łaska jest czymś więcej. Łaska jest romansem. To romans Boga z człowiekiem. Rozumiesz? To pragnienie Boga wobec człowieka. Czemu on nas nie pozabijał po naszym odstępstwie? Przyszło wam to gdzieś do głowy? Czemu on nas nie skasował? Czemu on nie powołał nowej jakiejś struktury w ogóle? Czemu? Czemu utrzymywał nas przy życiu przez tyle lat? Od czasu upadku do miejsca przyjścia Chrystusa. Czemu? A czemu potem nie zabrał tych wszystkich, którzy już przyszli do Jezusa i nie zamknął ziemi i nie stworzył nowej? Czemu? Czemu on dalej produkuje ludzi? Czemu na tej chorej planecie cały czas powstają ludzie, cały czas się rodzą i cały czas ewangeliści do nich mówią o Jezusie? I tylko niewielki procent się nawraca, a on dalej nie zamyka interesu. Czemu? Powiedzieć ci czemu? Bo to jest czysta miłość. Czysta miłość. Czysta miłość. Jeżeli ktoś w sobie występuje przeciwko tej formule czystej miłości, to jest grzech. Grzech. To jest grzech. Grzech. Niczym nie różniący się od cudzołóstwa, chlania, ćpania, prostytucji czy czegokolwiek innego. To jest grzech. W swoim umyśle pielęgnować jakąś zarazę, która jest inna niż on. I mówili, o, bo ten Bóg, ktoś mówi, Bóg mnie przestał kochać. Jesteś chory psychicznie, jesteś do uwolnienia. Bóg cię nie przestał kochać, bo on nie może cię przestać kochać. Powiedzie ci coś o Bogu? Bóg nie może cię przestać kochać, bo musiał się zutylizować. Bo on jest miłością. Jest! Tak jak woda. Woda, rozumiesz, nie może cię osuszyć. Rozumiesz, o czym ja mówię? Musi być ciszej, Tadziu. To tak nie może być. Woda nie może cię osuszyć. A ogień nie może cię napoić. Rozumiesz, o co chodzi? Nie ma takiej opcji. Woda nie osuszy cię. Ogień cię nie napoi. Bo to jest wbrew naturze wody, w
wbrew naturze ognia. Powietrze cię nie udusi. Noc cię nie oświeci, a dzień cię nie zaciemni. Bóg nie może przestać kochać. Bóg nie może, nie może. Ktoś mówi, Bóg się na mnie pogniewał. Bóg się nie gniewa. Bóg się nie odwraca. Bóg dał łaskę. Bóg okazał łaskę. Bóg okazał charyz. Bóg zobaczył twój powab, twoją urodę, twoje piękno. Ktoś mówi, ja potrzebuję czegoś więcej niż łaska. Nie potrzebujesz. Nie potrzebujesz. Nie potrzebujesz niczego więcej niż łaska. Łaska jest szczytem twojej potrzeby. To coś więcej niż życzliwość, przychylność, dobrodziejstwo, przysługa, wdzięczność, czy podziękowanie, czy uprzejmość. To jest coś więcej. Musisz, wiecie dlaczego musimy te rzeczy w siebie wbić? Bo to dotyczy każdej dziedziny twojego życia dzisiaj. Ratunek Boży, on jest na podstawie twojego zrozumienia. Twojego zrozumienia. Przyjaciele, Bóg kocha wszystkich. Dlaczego zatem wszyscy nie przyjmują Boga? Ponieważ nie rozumieją. Wiecie, że dla Żydów to było straszne zgorszenie, ta łaska? To było straszne zgorszenie. W ogóle Jezus okazujący łaskę to był w ogóle istota, która była jakaś nieboża. Wszyscy mówili, o Bóg! Bóg to jest ten, który pilnuje prawa! On jest strażnikiem prawa! Jeśli kiedyś zdarzy się taka sytuacja, że powstanie jakaś komisja w tym kraju chrześcijańskiej, która będzie miała apostolski nadzór nad kościołem w tym kraju, a ja w będę, ja będę zawsze w komisjach, to złoży postulat o to, aby każdy kaznodzieja, głosi łaski, przeszedł 2-letnią szkołę wiary. Okej? Pod groźbą ekskomuniki. Ponieważ wszystko, co stoi kontra charyz, jest grzechem. I obraz Boga, który jest nam pokazywany, który pilnuje prawa, pilnuje, jest fałszywym obrazem Boga, jest to bałwan. Rozumiesz? To bałwan. To jest bałwan. Czasami mnie ludzie pytają, pastorze, co w małżeństwie jest dozwolone, co zabronione? Ja mówię, ale w jakiej dziedzinie? No w dziedzinie seksu. Dobre pytanie. Mówię, a jak uważasz? Ja uważam, i ktoś mi mówi, czego go nauczono. Potem mówił to, ten mówił tak, potem mówił tak, to ja mówię, dobrze, znaczy taką najprostszą formułę życia seksualnego, sprawą, najprostszą formułę. Jeżeli jest was dwoje, tak? I obydwoje się na coś zgadzacie, jeżeli chodzi o was dwoje, tak? Okej? Okay? To lepiej do przodu. Naprawdę, naprawdę. Naprawdę. Wiecie czemu? Bo w miłości nie ma czego. Tego nie ma w miłości.